Dzień dobry, Anżelika Muchowska, czas na nowe wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Gmina Dobra ponownie została najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim w ogólnopolskim rankingu Gmina Dobra do życia. Ranking przygotowany przez profesora doktora habilitowanego Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk opublikował serwis samorządowy PAP. W piątek 2 grudnia serwis samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu Gmina Dobra do Życia, badającego jakość życia w polskich gminach. Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskie gminy oparto na 63 wskaźnikach cząstkowych, takich jak wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Gmina Dobra ponownie została najbardziej atrakcyjną gminą do życia na Pomorzu Zachodnim. W rankingu ogólnopolskim gmina zajęła bardzo dobre 8. miejsce. Gmina Dobra zajęła też 5. miejsce w kategorii stref podmiejskich miast na prawach powiatu. Bardzo się cieszę, że nasza gmina jest na pierwszym miejscu w rankingu, ponieważ z 63 wskaźników, które były badane, na 17 wskaźników gmina jest najlepsza. I dlatego też to jest pierwsze zaszczytne miejsce. To przede wszystkim też również zasługa Państwa, że Państwo wybraliście Gminę Dobra jako miejsce właśnie do swojego życia. Dlatego też w imieniu własnym wszystkich pracowników życzę Państwu, aby Gmina Dobra dla Życia nadal pozostawała w tym najlepszym rankingu jako pierwsze miejsce i aby żyło się wszystkim w Gminie Dobra bardzo dobrze, bezpiecznie, abyście Państwo byli zadowoleni, że właśnie wybraliście to miejsce na dalsze swoje życie. Rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotarły też do Gminy Dobra. W poniedziałek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra, podczas której radni zdecydowali o wysokości nowych stawek za odbiór śmieci. W 2023 roku koszty odbioru śmieci w Gminie Dobra wzrosną o 5 milionów złotych i wyniosą prawie 17 milionów złotych. To wynik rozstrzygnięcia 2 przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Znaczący wzrost cen spowodowany jest m.in. dużymi podwyżkami paliwa i wzrostem płacy minimalnej. Wpływ na rosnące ceny mają również przepisy, w wyniku których na rynku pozostały tylko duże firmy odbierające odpady komunalne, które mogą dyktować ceny. Dużym utrudnieniem dla gmin jest również ustawowe wprowadzenie maksymalnej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że bez względu na to, jak dużo dana nieruchomość wyprodukuje śmieci, to jej właściciel zapłaci nie więcej niż 160 zł. W takiej sytuacji gminy zmuszone są podnieść opłaty za śmieci osobom, które produkują mniej odpadów, żeby pokryć rosnące koszty systemu. 5 grudnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobra, podczas której radni zdecydowali o wysokości nowych stawek na odbiór śmieci. Głosami 13 radnych za i 6 przeciw przyjęto stawkę 12 zł za 1 m3 zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić 36 zł za 1 m3 zużytej wody. Nawet przy tak dużej podwyżce i ustaleniu częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych 1 raz na 2 tygodnie, gmina będzie musiała dopłacić do systemu ponad 3 miliony złotych z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli stawka za odbiór śmieci pozostałaby w kwocie 7 zł za 1 m3 zużytej wody, gmina co roku musiałaby dopłacić do systemu zagospodarowania odpadami aż 7,5 miliona złotych, co przełożyłoby się na ograniczenie inwestycji takich jak budowa dróg, kanalizacji, nowych szkół czy przedszkoli. Jeśli ktoś kompostuje bioodpady, nadal może korzystać z ulgi w wysokości 1 zł i 20 groszy za 1 m3 wody. Dzięki głosom mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra, inwestycja związana z wymianą nawierzchni boiska na terenie rekreacyjnym Mierzynianka zdobyła dofinansowanie w kwocie 161 tysięcy złotych. Na mierzyński projekt można było głosować w ramach konkursu Sportowo-Kulturalnie-Lokalnie, ogłoszonego przez Fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej. Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie rekreacyjnym Mierzynianka przy ulicy Nasiennej w Mierzynie. Najpierw zdemontowano bramki i starą, zniszczoną nawierzchnię, następnie wyrównana zostanie podbudowa, a później zamontowana nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej o przeznaczeniu piłkarskim. Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu Sportowo-Kulturalnie-Lokalnie ogłoszonego przez Fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej. Dzięki głosom mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra mierzyński projekt znalazł się wśród 27 inwestycji, które zdobyły dofinansowanie. Wynosi ono 161 tysięcy złotych. Miło mi poinformować, że Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie w wysokości 161 tysięcy złotych na realizację swojego zadania w zakresie modernizacji boiska na terenie Mierzynianki w Mierzynie. Dofinansowanie to zostało uzyskane w ramach konkursu sportowo-kulturalnie-lokalnie realizowanego przez Fundację Lotto i uzyskaliśmy je również dzięki Państwa głosom oddawanym w ramach otwartego naboru. Jednocześnie przypominam, że trwają już prace związane z wymianą nawierzchni boiska na Mierzyniance i prace te powinny zakończyć się do połowy stycznia roku 2023. Projekt ten jest jednym z projektów, który został wybrany do realizacji przez naszych mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Dobra. Rozpoczęły się zabawy mikołajkowe w Gminie Dobra. Za nami już imprezy w Mierzynie, Wąwelnicy, w Dobrej, Buku i Bezrzeczu. To jednak nie koniec. Mikołaj odwiedzi jeszcze Skarbimierzyce, Dołuje i Kościno, Stolec, Rzędziny oraz Wołczkowo. Stay in this moment, it's the best time of the year, it's the best time of the year, it's the best time of the year. W sobotę śniegu napadało, zawiało, Mikołaja do Gminy Dobra przywiało. Przybył z reniferami i elfami do Wąwelnicy w sobotę, w niedzielę do Dobrej. Atrakcji było wiele, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. 6 przybył do Bezrzecza, gdzie wspólnie choinkę ubieraliście, słodki poczęstunek dostaliście. Podobnie jak w sobotę i niedzielę, atrakcji było bardzo wiele. Mikołaj prezenty pakuje, sanie szykuje, dalszą podróż się szykuje. 10 Dołuje i Skarbimierzyce odwiedzi, 11 w Stolcu i Rzędzinach się zasiedzi oraz Wołczkowo odwiedzi. Będą elfy, animacje, niespodzianki, konkursy i atrakcji bardzo wiele. Dzieci serdecznie zapraszamy, z uśmiechem na Was czekamy. Relacje i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.gckib.pl. W sobotę odbyła się trzecia edycja imprezy Dobre Mikołaje. Motocykliści z klubu Black Sprocket wręczyli prezenty dzieciom z gminy Dobra. Najmłodsi mieszkańcy gminy cieszyli się z wizyty motocyklowych Mikołajów.3 grudnia w klubie w Skarbimierzycach odbył się maraton pisania listów Amnesty International. Podczas 12-godzinnego maratonu uczestnicy napisali łącznie 43 listy. Przez 12 godzin uczestnicy maratonu pisali listy do decydentów, którzy prześladują naszych bohaterów. Pisaliśmy listy wsparcia do tych właśnie bohaterów i bohaterek w obronie praw człowieka. Drodzy Państwo, jak ważny to jest temat, chyba nie muszę wspominać. Cieszę się, że byliście tutaj z nami, cieszę się, że możemy coś takiego zorganizować, cieszę się, że możemy dać namiastkę normalności właśnie poprzez wysłanie listu. Maraton pisania listów Amnesty International to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na całym świecie jednoczy siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane i odmienić ich los. Dziękujemy za Państwa uwagę, życzę miłego wieczoru. Poczuj się dobrze w gminie Dobra.